Jak taki bidulek z tym chlebkiem chodzi, ale on mu się zawadza. Jak niżej, to nóżką się podpiera, aż trzeszczy ten chlebek, to on już mu tu suchy się zrobił i on tak nosi na szyi. Przeszkadza gołąbeczkowi. No to na szczęście to nie jest sznurek, to skruszeje, czy odpadnie, złamie się, jak już wyschnie na dobre. No ale mimo wszystko gołąbeczek no niekomfortowo i to nóżką zawadza, bo już patrzyłam na niego wcześniej, to tam nóżkę wkłada na ten chlebek, jakoś tak chodzi. I nie jest mu z tym tak tutaj za dobrze. Zostawię ziarka, to jadły gołąbki. Jednak one wiedzą, co lepsze, że jak jest ziarno, to chlebek wtedy nie jedzą chlebka. To wolą ziareczka oczywiście.